serdecznie. Dziś zapraszam na haul zakupowy z Paryża. Kupiłam m.in. biżuterię, ubrania, rzeczy do biura, rzeczy do szkoły. Zacznę od biżuterii i od rzeczy, na którą długo, długo się czaiłam. W końcu udało mi się ją kupić minus 30%. Myślałam, żeby poczekać dłużej, ale później stwierdziłam, że będę bardzo żałować, jeżeli wykupią wszystkie te bransoletki. Jest to bransoletka z Swarovskiego. Przepiękna, tutaj właśnie ma różne kolory, idący taki biały, mleczny biały, bardzo delikatny róż i wchodzący taki w brąz. Przepięknie się mieni, mnie już parę osób zaczepiło na ulicy i skomplementowało tak naprawdę tą bransoletkę. Też mi się podoba, bo jest na złotej bransolecie. Jestem zachwycona, uwielbiam ją. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o biżuterię, dostałam ją od chłopaka. Jest to taka bransoletka, też mieniąca się przepięknie, też to jest Swarovski. Ja ogólnie uwielbiam biżuterię, więc mój chłopak o tym wie. I możecie ją nosić na różne sposoby, można tak po prostu w normalny sposób. Ona jest taka długa na dwa razy. A można też, tak jak w sklepie pokazywali, po prostu to jakoś przeplatać. Chodzi o to, żeby przerzucić ją tak i wtedy robi wam się taki jakby wzorek na ręce. I wtedy ona troszeczkę inaczej zmienia swój styl. Albo też widziałam właśnie w sklepie, dziewczyna miała ją na szyi, ale tutaj wiecie, ten beżowy, zamszowy paseczek, trochę się obawiam, bo prawie zawsze mam makijaż na sobie, więc szkoda mi, żeby on się szybko ubrudził. Następnie przejdźmy do ubrań. Zacznę od sukienki. Ja byłam z Wojtkiem w pierwszych dniach przecen. No i założyłam tą sukienkę. Ona na wieszaku wygląda dla mnie, na przykład tak sobie, ale jak ją założyłam, po prostu wygląda bombowo, jest przepiękna, bardzo dziewczęca, ma olbrzymi dekolt, na pewno się pojawi u mnie w stroju dnia. Podoba mi się jeszcze z dołu, bo ona jest idąca tak prosto, przepiękna i w new looku za 23 euro, a mi się ją udało kupić za 7 euro, więc naprawdę strasznie się cieszę, że udało mi się upolować taką okazję. Kolejna rzecz jest to taka narzutka z Etamu. Ona ma bardzo delikatne, w sensie nie wiem jak to nazwać, takie jakby przezroczyste cekiny. I do Etamu dostałam właśnie bon taki, że tam kupiłam kilka rzeczy i dostałam 10 euro, więc kosztowało 34 euro minus 10 euro. Kolejna rzecz z przecen to taka bluza. Trochę wyglądam w niej jak Barbie. Jest cieplutka, milutka. Ja lubię różowy, więc po domu będzie fantastycznie mnie grzać. Z ceny 18 euro na 9 euro. Jest to sklep New Look. Kolejna rzecz jest to piżamka. Taka piżamka. Mnie ostatnio właśnie wzięło na kolory granatowe. Minus 40% z 24,90. Ja wiem, że w ogóle Etam jeszcze będzie schodził niżej z ceny, no ale ta bardzo mi się podobała, więc na razie tylko kupiłam jedną rzecz stamtąd i poczekam, aż będą mieli niższe te przeceny. Następna rzecz z Handemu, przemiły materiał, taka bardzo prosta, klasyczna bluzeczka. Podobała mi się właśnie, jak kupiłam tą bransoletkę, że ona ma 3/4 rękaw, więc bransoletki ładnie się prezentują. Z ceny H&M, z ceny 12,95 na 5 euro. Kolejna rzecz, pierwszy raz w życiu kupiłam cokolwiek, jeżeli chodzi o obuwie czy no, kapcie tak naprawdę z Carrefoura. Była taka przecena za 7,90, za jedną parę się płaci, druga jest za darmo. No i kupiłam takie śliczne kapciuszki, też granatowe z różowymi takimi kolorkami i takie frote. W tych już chodziłam, więc są troszeczkę używane. Czapeczki z firmy Texto. Ja pierwszy raz w ogóle odkryłam ten sklep. Oni mają mieszane rzeczy, właśnie trochę mają skórzanych butów, trochę nieskórzanych. Bardzo tanie, teraz nie pamiętam ceny, chyba jak, nie wiem, 30 euro, ale jak na Francję to jest naprawdę bardzo niska cena ze skórzane klapki. I właśnie one są teraz w przecenie minus 20%. Ja w zasadzie powiem wam, że nie lubię obrazów. Nie może za dużo siedzieć, dziać w pokoju. Nie lubię za dużo ozdób. Ale skusiłam się właśnie w sklepie. Jeżeli już obrazy, no to wolę ręcznie malowane, jakieś takie piękne. Nie plakaty i nie coś takiego, co właśnie kupiłam.
ale strasznie mi się spodobało, pomyślałam o sobie, pomyślałam o przyszłej garderobie, bo planujemy zrobić z jednego pokoju garderobę, ponieważ ja w tym momencie zajmuję dwie szafy i wielką komodę. No i tak trochę latam po domu. Jeszcze nie mamy tej garderoby, ale oczywiście ja już mam coś do dekoracji tej garderoby. No właśnie strasznie mi się to spodobało. 6,99 w... Wiecie, gdzie ja to kupiłam? Napiszę Wam na dole, nie pamiętam teraz, gdzie to kupiłam. W Giphy. W Giphy. Następnie jeden z moich ulubionych sklepów. Jeżeli przyjeżdżacie do Francji na początku i chcecie tańszy sklep, albo potrzebujecie fajne rzeczy biurowe, w ogóle ja tam będę zawsze kupować. Oni mają takie śliczne, słodkie rzeczy. Taki notatnik właśnie z podziałami na cztery, tak jakby grupy tematyczne do plastikowej takiej fajnej oprawy, czyli one się nie zaginają. Coś było 2,50 euro, ja tutaj mogę się pomylić z cenami. Następnie takie taśmy klejące, ponieważ zamierzam tak naprawdę okleić jedną rzecz, być może przygotuję Wam o tym filmik, jeszcze się zastanawiam, czy będę w stanie nagrać o tym filmik. No bo nie wiem właśnie, jak mi się zorganizowała, jeżeli chodzi o malowanie tej rzeczy i tak dalej, ale na razie nie, to zostanie niespodzianka. Takie fajne, przyklejane różne etykiety na słoiki, na dżemy, na różne rzeczy tam właśnie przyda się. Bardzo fajną rzeczą, którą jeszcze znalazłam, jest coś takiego. Macie podział na grupy tematyczne i ich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć przegródek. No i możecie albo właśnie trzymać w czymś takim dokumenty, jak chodzicie na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, albo coś w domu. On też taki właśnie dziewczęcy wzór. Na rzecz takie przyklejane, bardzo fajne notatki. To też mam w biurku właśnie takie małe karteczki, jak właśnie gdzieś coś potrzebuję dokleić. No i właśnie zobaczcie, oni mają przepiękne, takie słodkie kolory, mam takie cukiereczki. Myślę, że dla kobiet to jest tam raj. I one są właśnie niedrogie, to chyba 1,50 euro kosztowało. Takie notatniki, dwa. Też w takich słodkich kolorach. Takie taśmy klejące, właśnie one teraz we Francji są bardzo modne i udało mi się jedyną rzecz, którą kupiłam na przecenie tam, to właśnie ta taśma minus 30% z 2,50 euro. Takie różowe gumeczki. To było chyba za euro. Organizer przezroczysty. No i ja zamierzam go użyć w biurku. To było za 10 euro. Kolejna taka taśma przyklejana, czyli cała rolka papieru takiego cienkiego, przyklejanego. Oni to nazywają washi paper. To za 3 euro. Takie fajne rzeczy, jeżeli macie różne tam bilety, karty, czy na wakacje się wybieracie, potrzebujecie gdzieś wsadzić do środeczka, żeby właśnie się nie zniszczyło, żeby jakoś zabezpieczyć właśnie w tej torebce, żeby nie latało. To też takie fajne, przezroczyste pokrowce. I ostatnia rzecz, no, pokażę Wam, jak już jest właśnie taki za 5 euro też taki pojemniczek, właśnie nie wiem, czy jeszcze do czego go użyję, ale po prostu mi się spodobał i rozmiar jest fajny, bo jest on taki malutki. No, to już będzie wszystko. Bardzo się cieszę z tych przecen. Jeżeli znacie jakieś fajne miejsca, jakieś centra handlowe w Paryżu albo gdzieś pod Paryżem, gdzie warto pojechać, dajcie znać, bo jeszcze są 2 tygodnie przecen, więc może skorzystam. Także pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia następnym razem, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, całuję, pa!